No właśnie, tak się składa, że pierwszy i mam nadzieję, że z ogromnym sukcesem, bo frekwencja dopisuje, mam nadzieję, że to się rozkręci, no bo dopiero początek, od 9 zaczęliśmy, jest jeszcze młoda godzina, bardzo dużo osób jest wewnątrz szkoły, tam trzeba było też zajrzeć, ponieważ tu mamy wspaniałe wykłady na temat zdrowego żywienia, na temat chorób stawów. Naprawdę dla każdego coś dobrego. Tak, występy artystyczne naszej młodzieży, za chwilę będzie licytacja przedmiotów wartościowych. Nasi sponsorzy, którzy zostali oczywiście wymienieni, których loga są na plakatach, podarowali nam te rzeczy i będziemy licytować. Mam nadzieję, że zbierzemy jakąś tam właściwą sumę, żebyśmy mogli ten sprzęt sportowy, na który właśnie, gdzie celem jest właśnie sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, że będziemy mogli zakupić. A młodzież jak zareagowała na pomysł zorganizowania takiego festiwalu? Trzeba przyznać, że jest bardzo zmobilizowana swoich rodziców. Sami, jak widać, prawie w 100% przyszli, przyprowadzili swoich rodziców, przyprowadzili swoich znajomych. No i myślę, że to się będzie rozwijać, że każdego roku będzie coraz lepiej. Właśnie zapraszają akurat na grochówkę. Tak, grochówkę, tak. No mamy tutaj akurat jeśli chodzi o grochówkę, to oczywiście my, samorząd uczniowski, zgromadził fundusze na to, żeby te wszystkie składniki zakupić. No a tutaj Stowarzyszenie Brata Alberta, to oni nam ugotowali. W jaki sposób zachęciłaby Pani właśnie do tej szkoły? Szkoła jest instytucją otwartą, nie jest hermetyczna, zapraszamy wszystkich. Proponujemy wiele atrakcji, ale jeśli chodzi o szkołę, to atmosferę. Naprawdę bardzo sprzyjającą atmosferę. Mam wspaniałych fachowców, mam nauczycieli bardzo wysokiej klasy i myślę, że to jest dobre miejsce, żeby prowadzić i edukację, i rozwijać się we wszelkich kierunkach. A jak się czujecie w tej szkole? Jaka to szkoła jest dla młodych ludzi? Jest wspaniała, najlepsza absolutnie na świecie. Jest super atmosfera, wszyscy się dobrze bawią, jak widać zresztą. No i tutaj jest gros atrakcji, w ogóle wszystkich fajnych rzeczy do robienia. I tak jest codziennie właściwie. Także warto do tej szkoły przyjść, warto tutaj się uczyć, warto codziennie przychodzić do szkoły. Jeżeli ktoś jest bagerowicem, to tutaj raczej nie ma powodu, żeby bagerować, bo jest super przyjemnie, także polecam. Tutaj mamy prawdziwe medale z Mistrzostw Europy, przyniesione dzięki naszej nauczycielce od historii. Tutaj jest medal, mogę pokazać, jest medal z Euro 2012 z piłki nożnej, reszta jest z piłki ręcznej. Obok mamy sukcesy jednego z naszych uczniów, Michała Rzego, który jest mistrzem karate, ma tutaj powołanie do kadry narodowej, jakieś sukcesy tutaj lokalne. Także jest to podziwiać. Dobra, zapytam jeszcze tutaj dziewczyny, damską część szkoły. Jak wy tu się czujecie? Jak odbieracie szkołę? Wyśmienicie, wszystko jest super, naprawdę. Polecam szkołę